Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Życie o wolność ojczyzny, o naszą wolność. Także
że ta myśl również nam towarzyszy. Serdecznie wezwać jeszcze raz witam wszystkich księżów na czele z szefem, wszystkie służby, no i was jako pomocników, którzy już po raz kolejny kościecie u nas i chcemy też was podać z wielką życzliwością. Cieszę się właśnie z tego spotkania. I już teraz szczęść Boże. Wybijam się co wiernika wszystkich kapłanów, ale przede wszystkim nas, pielgrzymów, bardzo chcemy podziękować księdzu proboszczowi, księdzu Antoniemu Niskiemu za to, że jako proboszcz tej parafii przyjmuje nas po raz pierwszy, więc gorąco prawa jeszcze raz na razie proszę. Z którymi kroczymy przed Twój tron na Jasnej Górze.
Zabieramy Maryję ze sobą i polecamy do niej również tych wszystkich, których spotkaliśmy w dniu dzisiejszym na drodze naszego pielgrzymowania. Tych, których spotkaliśmy na postojach, których spotkaliśmy też, mijając się z nimi. Przedstawiamy Ci też wszystkie te intencje, które są w naszych sercach i o które też proszono nas, abyśmy Ciebie prosili. Wiemy, Maryjo, że Ty jesteś naszą kochaną Matką i przygarniasz każdego z nas. I chcesz, abyśmy krocząc do Twojego tronu na Jasnej Górze, abyśmy kroczyli z pieśnią i radością, abyśmy kroczyli z wiarą i miłością do Twojego Syna. Dlatego też chcemy przez wstawiennictwo Twoje, Maryjo, zwracać się do Twojego Świętego Syna, prosić również o to wielkie serce, którym obdarza nas Jezus, aby to serce obdarzało nas jak najliczniejszymi łaskami i błogosławieństwem, aby to nasze kroczenie, o czym to powiem, było kroczeniem ku Twojemu Synowi, aby ten czas spotkania z ludźmi i ten czas spotkania z Bogiem był czasem radości, ale też i czasem wzrostu naszej wiary. Dlatego, Maryjo, prosimy Cię teraz w tym dziesiątku Różańca Świętego, polecając również wszystkich pielgrzymów białych, którzy modlą się razem z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Thank you.
imieniu bez grzechu jednolitego poczęta. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas z i do polećmy również obiecę Matki Najświętszej, co Najświętszej wszystkich gospodarzy, którzy przyjmują nas dzisiaj na nocleg, jak również tych wszystkich z naszych rodzin, których zostawiliśmy w domach. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boże Radzicielka, a naszymi prośbami racz nie gratić potrzeba nasza, ale potrzeba nic z tych uszy, racz nas zawsze dobrawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. W intencji świętej pamięci Alicji Mysiełkiewicz, która przez wiele lat okazywała wielkie serce naszej pielgrzymce tutaj w Sadownym, wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.